Cześć, witamy serdecznie. Właśnie wróciliśmy sobie z targów. Były to takie targi typowo terrarystyczne. Z akwarystyki było parę stanowisk. Bartek Ketrap miał swoje krewetki. Była Gosia z krewetkariumką. Było jeszcze parę zbiorników z paletkami i z innymi rybami. No my dzisiaj skupiliśmy się troszkę na terrarystyce. Nad modliszką już myślałem jakiś czas. Przyjechał brat mojej żony. Też zrobił spore zakupy. On się interesuje terrarystyką, pająkami. Także pokrótce pokażemy Wam, co my tutaj dzisiaj nabyliśmy. Także zapraszam. Także ja nabyłem sobie dzisiaj taką tubę do modliszki. Parę korzonków, to będę miał sobie na mchy do krewetek, takie dosyć ciekawe, taką palemkę, karmówkę, muszki, owocówki i tutaj jest modlicha. Później Wam może zrobię jakieś lepsze zbliżenia. To się nazywa coś takiego. Tutaj Błażej zrobił. Błażej, może opowiedz Ty, bo ja nie za bardzo znam się na tych nazwach. Może zacznijmy od tego. To tu mamy chromkę, tak zwaną Chromatopelma cyanea pubescens. Ptasznik podziemny, bardzo ładny. W wieku dorosłym będzie ładny niebieski. Taki raczej popularny. Dalej Brachyperma hamori. Też bardzo ładny ptasznik. Szkarłowyka też. Taka szóstka chyba. Nie ucieknie? Nie ucieknie. Na razie też mało kolorów ma, ale będzie bardzo ładna w wieku dorosłym. No nieźle wygląda. Dalej mamy też taką małą podrośniętą samiczkę genikulaty. Ptasznik białokolanowy. Też bardzo ładna. Spory. Spora sztuka. Dalej, młoda Scolopendra cingulata. Też raczej taka średniej wielkości. Co mamy dalej? Ta sama modliszka, karmówka. Kolejna karmówka, wylęk turka. Turka? Tak, karaczan turecki, około 200 sztuk. I Heterometrus petersi, skorpion. No, ten to jest konkret. Zaraz Wam pokażemy. Jest mega ciemny. O lol. Konkretny bydlak. Patrz, agresora. No. Dobra, nie będziemy go stresować. Będzie pluł na ciebie. Dobra, zamykamy go, dziada. No i roślinka też. Taka ładna. Jakaś trująca? Nie, raczej nie. No i tuby do modliszki, ewentualnie do ptasznika potem. Także tak to wygląda. Kto wie, może zaczniemy, założymy małą hodowlę modliszek. Dobra, dzięki, trzymajcie się. Cześć.